Wokół nas zaczyna się grupować, po prostu się grupuje grupa wolontariuszy, którzy chcą w jakiś sposób wesprzeć nasze działanie. Żeśmy sobie ich policzyli. Okazało się, że od 2009 roku jest ich 200, że wśród nich są wolontariusze i e-wolontariusze, czyli osoby, których nigdy nie widzieliśmy. Nie wiemy, czemu przyszli, nie wiemy, co ich interesuje, czy to jest tak, że są po prostu aktywnymi wyborcami. Największym wyzwaniem dla nas będzie chyba stworzenie po pierwsze pomysłu, a później zrealizowanie go. Jak rzeczywiście ludzi angażować w to, czym się zajmujemy i w nasze działania. I nie chodzi nam z jednej strony o takie angażowanie, że po prostu klikanie, kliknij petycję czy podpisz coś tam, tylko rzeczywiście stworzenie nowego sposobu myślenia o tym, jak w terenie, jak poza biurem, jak na mieście można zwiększać zasięg naszego działania. Kiedy zaczynaliśmy w ogóle myślenie o zwolennikach, to się głównie ograniczało do darczyńców. Nam się bardziej wydawało, że to jest kwestia tego, w jaki sposób sformułujemy ofertę dla tych darczyńców, niż w takim kompleksowym sensie komunikacyjnym. Mamy swój bardzo charakterystyczny zasób, jakim jest nasz portal internetowy, który dociera do ponad 80 tysięcy ludzi i w ogóle stanowi największe europejskie forum pacjenckie. Pytanie, w jaki sposób to wykorzystać?